Przeglądam sobie dramaty Ibsena i pomyślałem, że może fragment przeczytam przy okazji nominacji. Dramat nosi tytuł Upiory. Akt pierwszy. Regina. Stłumionym głosem. Czego tu szukasz? Ani kroku dalej. Jesteś cały mokry od deszczu. Engstrand. To deszcz zesłany przez Boga, moje dziecko. Regina. Chyba przez diabła. Engstrand. Jak ty się wyrażasz, Regino? Kuśtykając robi parę kroków w kierunku pokoju. Chciałem ci powiedzieć. Regina. Człowieku, nie stukaj tak tą nogą. Panicz śpi u góry. Engstrand. Śpi? W biały dzień? Regina. Co cię to obchodzi? Engstrand. Byłem wczoraj na pijatyce. Regina. Ja myślę. Engstrand. Tak, moje dziecko, jesteśmy tylko słabymi ludźmi. Regina. To prawda. Engstrand. A na świecie tyle jest pokus. Uważasz. Mimo to ja o 5:30 stałem dziś przy robocie. Regina. Dobrze, już dobrze, ale wynoś się teraz. Nie mam ochoty urządzać sobie tutaj z tobą randki. Engstrand. Czego nie masz ochoty urządzać? Regina. Nie chcę, żeby cię tu ktoś zobaczył. Idź sobie. Engstrand. Zbliża się. Jak mi Bóg miły, nie odejdę, zanim się z tobą nie rozmówię. Dziś po południu kończę swoją robotę w szkole, a potem jeszcze tej nocy odjeżdżam statkiem do miasta, do domu. Regina. Pod nosem. Szczęśliwej podróży. Engstrand. Dziękuję ci, moje dziecko. Widzisz, jutro ma się tu odbyć poświęcenie schroniska. Z pewnością nie zabraknie dobrych trunków. Niech nikt nie zarzuci Jakubowi Engstrandowi, że się nie umie oprzeć pokusom. Regina. Oho. To był fragment dramatu Upiory z wyboru dramatów Ibsena. Wypada kogoś nominować. Nominuję Rafała Ignaczaka, który zesłał mnie tutaj do biblioteki dzisiaj. Nominuję Orkiestrę Dentą w Świeciu. Wymyślcie coś. I nie bądźcie tacy sobie.